ja bym mu odpowiedział, że nie słyszałem, żeby Rosjanie tak mówili, że banderowcy jedli dzieci tam na śniadanie czy na kolację. Natomiast poza wszelką wątpliwością jest to, że mordowali polskie dzieci. No i to nie to, że Rosjanie opowiadają, to my to wiemy. No i w związku z tym zapytałbym tego Ukraińca i co on o tym sądzi. Czy uważa, że jeżeli uważa nadal jako banderowiec, że mordowanie Polaków po to, żeby oczyścić przedpole dla jednolitego narodowo państwa ukraińskiego jest słuszne, to co on tu w Polsce robi? Na jakiej zasadzie liczy na polską życzliwość, że będą mu w tym Polacy pomagali i ułatwiali mu, żeby przeżył i potem może co, żeby kontynuował te swoje ulubione rozrywki?